nie wyciszyłem mojego telefonu. Halleluja. Witam wszystkich serdecznie na naszym świadomym spotkaniu z Bożym Słowem na żywo. Taką zawieruchę to ciężko gdzieś dojechać. Zdaję sobie sprawę, ale dzięki Bogu za współczesną technologię. Więc ufamy, że Bóg będzie służył Tobie w domu, Wam na tym miejscu. Przyjdźmy do Niego w modlitwie. Panie, my dziękujemy Tobie za Twoje namaszczenie, o którym powiedziałeś, że łamie wszelkie jarzmo. My dziękujemy za Słowo Twoje, które jest prawdą, mieczem obosieżnym, młotem kruszącym skałę. Niech dzisiaj ono przemawia do nas. Niech kruszy wszelkie skały. Panie, niech leczy ciała. Powiedziałeś, że posłałeś swoje Słowo, aby nas uleczyć i wyrwać z zagłady nowe życie. Daj mi nasze życie i daj mi tą zdolność, by mówić w Twoim imieniu, pod Twoim namaszczeniem, poddawaj myśli z Twojego umysłu Chrystusowego, niech one powstają, niech jestem w stanie je wyrazić. Ojcze, aby Twoje ciało było budowane, aby Twoje Królestwo się poszerzało i my dziękujemy w tym wieczór z żywym Słowem na żywo. Amen. W cennym imieniu Jezusa. To nasze środy, które gdzieś tam w sercu zatytułowałem, takie miałem wrażenie, tak można by ogólnie powiedzieć, nazwać ten cykl, nigdy się nie poddawaj. I dziś, tak naprawdę to co robimy, to tak skanujemy Boże Słowo i staramy się znaleźć fragmenty, które mówią, czy historie życia ludzi, które pokazują, że ludzie, którzy ufali Bogu, się nie poddawali. Nie byli mięczakami. To nie byli ludzie, którzy mieli łatwo. Oni mieli często pod górkę, ale Bóg przez wiarę i cierpliwość dziedziczyli obietnicę i Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, którzy się nie poddają. Wytrwałość jest nagradzana. Jest ona owocem ducha. Cierpliwość to jest wytrwałość. Więc dzisiaj mam na sercu, tak modliłem się i myślałem, mam na sercu, abyśmy spojrzeli na proroka, który, tak nazwałem, raz był na wozie, raz pod wozem. Powiesz, o kim mówię? No, o proroku Eliaszu. Ja wiele mówię na ten temat w książce mojej Gdy dopada Ci depresja, panowanie nad przygnębieniem i mentalną udręką. To chyba jedna z lepiej poczytalnych. Ufam, że będzie wznowienie w wydawnictwie Compassion, więc zachęcam do niej, kiedy tylko się pojawi na rynku. Jednak tymczasem pomyśl, zanim pójdziemy do tego proroka na chwilę, aby coś się nauczyć. Pomyśl, to, co wierzę, mogę powiedzieć na początku, że jest ktoś, kto jest przeciwnikiem naszej wiary i głównym jego narzędziem jest kłamstwo i zwiedzenie. On nie ma kłów. Diabeł nie ma kłów. Jezus mu je wybił. On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Odniósłszy triumf nad nim, więc kiedy on puka do drzwi twojej duszy, I ryczy. On nawet nie jest lwem ryczącym. Biblia nie nazywa go lwem ryczącym. Czytamy, że on chodzi jak lew ryczący. Jest jeden lew i to jest z pokolenia Judy. On tylko udaje lwa ryczącego, więc kiedy ryczy do twoich uszu, zabije cię, umrzesz młodo. Kiedy ryczy do twoich uszu, stracisz pracę, twój mąż cię opuści, dzieci pójdą na manowce, to natychmiast ich na progu twojej duszy przywita go twoja wiara w Boże Słowo. I wtedy szybko się okaże, że żaden z niego lew, to jedynie kot z megafonem. Jego broń przede wszystkim to nie choroba, śmierć, bóstwo, piekło, potępienie. Jego broń to zwiedzenie i kłamstwo. Kiedy człowiek tylko poznaje prawdę, czytamy, poznacie prawdę i prawda was uwolni od wszelkiego kłamstwa i zwiedzenia. Musisz o tym pamiętać. I gdy mówisz o diable, dużo nie poświęcamy mu czasu, jak już to w kategoriach pokonanego wroga. Wroga wciąż, ale pokonanego wroga. Musimy pamiętać, że on nie za wiele, a faktycznie niemalże nic, nie za wiele jest w stanie uczynić w naszym życiu, chyba że uwierzymy w jego kłamstwo, zaczniemy myśleć zgodnie z tym kłamstwem i postępować zgodnie z nim. Widzisz, kiedy nie wiesz, co to znaczy wierzyć Bogu. Po prostu mówisz, nie wiem, co to znaczy wierzyć Bogu. Jedni mówią to, drudzy mówią to, czyli to musisz zobaczyć, co robisz i co mówisz, kiedy się boisz i troszczysz. Następnie odwróć to i czyń to samo, tylko wierząc Bogu. Tak samo mów i tak samo postępuj, to jest wiara. Jest odwróconym strachem i lękiem. Jak jazda w przód i jazda w tył. Jak prawa działające przeciwnie.
Wciąż prawo, prawo wiary, ducha życia w Chrystusie Jezusie, prawo grzechu i śmierci. Strach i wiara działają identycznie na dwóch różnych polach i przynoszą różnego rodzaju rezultaty. I to podobnie jest z działaniem diabła. Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. Ja czuję, że tam tych parę fragmentów otworzyć powinniśmy, chociaż myślę, że wielu z nas je zna, ale chcę zwrócić na coś uwagę. One są bardzo proste i wymowne. Na przykład Ewangelia Jana 8, werset 44. Ojcem waszym jest diabeł, Jezus mówi do religijnych liderów i ludzi. Prawda, że dzisiaj tak nie głosimy. Kto by głosił tak w kościołach, czy gdzieś na ulicy? Hej, myślę, że jesteśmy zbyt bardzo politycznie poprawni, kościelnie poprawni, by mówić do ludzi, że ich ojcem jest diabeł, ale Jezus tak mówił, więc najwyraźniej jest to prawda. Jeśli nie jest Bóg ojciec i człowiek nie jest nowonarodzony i ojciec, Bóg ojciec nie jest jego ojcem, to zostaje tylko jeden ojciec, który może być jego ojcem. I mówi, i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi, uważaj, mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest ojcem kłamstwa. Tak? Więc kiedy diabeł mówi, Jezus mówi, mówi tylko kłamstwo. Cokolwiek, co diabeł ci mówi, już możesz z góry wiedzieć, to kłamstwo. A skąd wiesz? Ponieważ prawdą jest Boże Słowo, więc odwrócisz słowo, po drugiej stronie jest kłamstwo, jak na orzeł i reszka. Odwrócisz kłamstwo, po drugiej stronie jest prawda. Nie ma nic po środku. Nie ma widzimisię, nie ma myślę, nie ma czuję, nie ma zdaje mi się. To jest tak proste, trywialnie proste, że kiedy diabeł mówi do ciebie przez twoje myśli, zmysły, przez ludzi, uczucia, przez słowa nawet, możesz słyszeć wręcz jak słowa, będzie to zawsze kłamstwo. Odwróć je i znajdziesz prawdę. Diabeł przekręca prawdę, podważa prawdę, zamienia, mataczy ją i zamienia w kłamstwo. Jednak Jezus mówi, ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. W momencie, kiedy człowiek wierzy w prawdę, a Bóg mówi tylko prawdę, a diabeł mówi tylko kłamstwo, kiedy człowiek wierzy w prawdę, jest uwolniany od kłamstwa i wszystko, co Boże i prawdziwe, zaczyna się realizować w jego życiu. Kiedy człowiek wierzy w kłamstwo, wszystko, co kłamliwe i zwodnicze, zaczyna się realizować krok po kroku w jego życiu. Pomyśl o tym słowie Jana 10:10. Szatan, diabeł, tu złodziej, przychodzi tylko po to. Nie, nic pomiędzy, nie widzi mi się, a myślę, a może, a jednak nie. On tylko przychodzi po to, aby, i uważaj, najpierw kraść. Nie zabijać i wyżynać i wytracać, ale najpierw kraść. Kiedy człowiek da się okraść z prawdy, z wiary w prawdę, da się zwieść i wierzy w kłamstwo, często powtarzane kłamstwo brzmi ci jak prawda. Zachorujesz, rozchorujesz się, stracisz pracę, twoje dzieci odejdą, twoja żona cię zostawi, mąż, umrzesz młodo. To wszystko są kłamstwa, co wymieniłem. Często powtarzane kłamstwo do twojej głowy, a potem wypowiadane przez twoje usta staje się prawdą w twoim życiu, kłamliwą prawdą, wierzysz w nie i to się dzieje. Jezus powiedział, jeśli coś wierzysz w swoim sercu i mówisz to ustami, to się stanie. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No tak Jezus powiedział, Biblia mówi, życie i śmierć są w mocy twojego, nie Bożego, twego języka. Nie mojego, twojego języka. No pomyśl, ja diabeł przychodzi tylko, aby kraść. I kiedy może wykraść ci prawdę, i zamienić się kłamstwem, dopiero wtedy zaczyna się proces następny. Wyżynać i wytracać. Wtedy dopiero może coś wyrżnąć w twoim życiu i wytracić. Jeśli nie wykradnie ci prawdy, nie może nic wyrżnąć w twoim życiu i nic wytracić. Nie może, po prostu nie ma tej mocy, nie ma tej siły, bo jego siłą jedyną, furtką otwierającą zdolność do tego, by niszczyć, zabijać, wyżynać, wytracać, jest najpierw wykraść prawdę. I pamiętaj, kiedy Jezus mówił o przypowieści o siewcy, najważniejsze przypowieści w całej Biblii. Powiedział, jeśli zrozumiecie tą przypowieść, zrozumiecie całą moją naukę i wszystkie inne moje kazania i poselstwa. Więc jest kluczowa. I pamiętasz, bodajże w Marka 4:15 powiedział, tymi zasianymi gdzieś na drodze, nie pamiętam na jakiej skalistej, czy chyba skalistej, są ci, którzy słyszą słowo i przyjmują ją, ale to była pierwsza gola, przepraszam. Zasiane jest słowo i czytamy zaraz przychodzi szatan, aby je wykraść. On przychodzi zanim troski przyjdą, łuda Boga, pożądanie innej rzeczy. On najpierw przyjdzie dokładnie po słowo. Nie po ciebie, ale po słowo. On wie, że ty sam jesteś dla niego żadnym wrogiem, ale z Bożym Słowem w twoich ustach. Widzisz?
z Bożym Słowem swoim, z prawdą poznacie prawdę. Jeśli wytrwacie w moim Słowie, moimi uczniami będziecie, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. My chcemy wolność, ale droga jest trwać w Nim i poznać ją. Dopiero wtedy przychodzi wolność. Tak naprawdę najpierw wolność od kłamstwa. Zanim wolność od opresji, depresji, strachu, choroby, najpierw wolność od kłamstwa. Od tego ci uwalnia Słowo, a ono otwiera drzwi, aby i wszystkie inne błogosławieństwa mogły przyjść. Więc diabeł najpierw kradnie. Jezus powiedział, zaraz przychodzi diabeł, aby wykraść Słowo. Pomyśl, to znaczy, że kiedy ja głoszę teraz do Ciebie, głoszę do Ciebie i tam do Ciebie, kiedy głoszę to Słowo i słyszysz mnie, nawet w tym momencie, między oddychami już przychodzi diabeł do Ciebie z myślami, a co on mówi, a czy naprawdę, a ono niech sobie pogada. A skąd on wie? On nie wie, co ja przechodzę. On nie zna mojego życia. Już diabeł przyszedł właśnie z tymi myślami i wykradł Ci Słowo. Zanim wychodzi człowiek z kościoła po kazaniu, już Jezus powiedział, nie później, nie za tydzień, nie przy obiedzie, zaraz przychodzi. Z myślami, które podważają i mówią to, co mówił w ogrodzie Eden ducha Adama i Ewy. Czy naprawdę Bóg powiedział? Czy naprawdę Bóg powiedział? Mataczy, zwodzi, kłamie. Jest przebiegły, to jedyna jego broń. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Okej, ale pójdźmy do proroka, który był raz na wozie, a raz pod wozem. No, prorok Eliasz. Czytamy w Biblii, że był człowiekiem jak my. Mówi o tym Jakub 5,17, że Eliasz był podobnym człowiekiem do nas. Widzisz, jest aspekt w każdym człowieku, nie wiem jak bardzo namaszczony. Ludzki i boski. Jest namaszczenie i jest ciało człowieka, ten ludzki aspekt. Jezus powiedział, duch w nim jest ochoczy, silny, ale ciało mdłe albo słabe, więc nieważne jak człowiek bardzo jest namaszczony i powołany przez Boga, póki żyje w tym ciele, jest podatny jego słabościom, pokusom, jest diabeł na świecie i atakuje jego duszę i ciało. I w jednym momencie człowiek może być na wozie, a drugi może być pod wozem. Co mam na myśli, jeśli ktoś z młodszego pokolenia nie kojarzy tego porównania? Może być na szczycie, a w drugim momencie może być na samym dnie. Ten sam namaszczony, ten sam Boży i powołany. Eliasz jest tego powodem i tego, że ten człowiek się nie poddał. Przykładem, przepraszam. I ten człowiek się nie poddał. Powieść pierwszej królewskiej, 17 rozdziale. Jeśli masz Biblię, zachęcam Ciebie, abyś otworzył ją i otworzył na pierwszej księdze królewskiej i będziemy w trzech rozdziałach. Rozdział 17, 18 i 19. Pierwsza księga królewska. Rozdział 17, 18, 19. Oczywiście nie będę ich czytał. Zakładam, że wielu z nas kojarzy tę historię, ale nie będziemy się tak przez chwileczkę poruszali. W 17 rozdziale i w pierwszym wersecie widzisz Eliasza, który stoi przed Achabem i mówi do niego, jako żyje Pan Bóg Izraela, 17.1, pierwsza królewska, przed którego obliczem stoję, że nie będę, widzisz, on nie tylko stał przed nim od czasu do czasu, on żył przed Bogiem, żył w Bożej obecności i to było źródłem jego, sekretem jego namaszczenia, że nie będzie w tych dniach rosy ani deszczu tylko na moje słowo. Potężne. Na moje słowo. Nie na Boże słowo nawet, ale na moje, Eliasz mówi. No, pomyśl o tym. Król Achab, bezbożny król, faktycznie bezbożny był przez bezbożną żonę Izabel, która nienawidziła proroków Pana i tępiła ich. Polowała na nich. W to miejsce wzięła swoich proroków, Baala i Aszery. Jak znasz historię, 850, którzy jadali u jej stołu, więc była bogata. Jeśli codziennie karmisz, masz restaurację i codziennie się na nim obiadem i kolacją serwujesz za darmo 850 osobom, to jesteś bogaty. Więc ona była bogata i wpływowa, miała wielki wpływ na swojego męża i zdeprawowała go. Wciągnęła go w okultyzm, w pogaństwo. Achab zawsze taki nie był, ale stał się u boku jego żony, więc małżeństwo to taka instytucja w cudzysłowie, to taka więź, że kiedy bierzesz tego partnera i mówicie sobie tak, wchodzicie do windy zwanej małżeństwo i wciskacie ten guzik, to od tego momentu tylko w dwie strony idzie winda. Albo w górę zauważ, albo w dół. Nigdy nie zostajesz na tym samym poziomie, więc jeśli chodzi o twoje i moje małżeństwo, a mówię do tych, którzy już wybrali, którzy dopiero wybierają,
Uważaj, z kim wchodzisz do windy, bo albo ta osoba pociągnie cię w górę, albo pociągnie cię w dół. Nigdy nie zostajesz w tym samym miejscu, kiedy wchodzisz w związek małżeński. Bóg zamierzył, aby dwóm jest lepiej niż jednemu, aby poszli w górę, ale nie chcę wyprzedzać się, ponieważ przed nami niedziela dla zakochanych i kochających sobie wiary. Jednak stoi przed Achabem i deklaruje odważnie, że nie będzie przez 3,5 roku deszczu na ziemi. Kiedy czytasz dalej tą historię, to widzisz, że on mówi, że to będzie z powodu twojego. Czytasz dalej o tym 18 rozdziale, 18 wersecie, kiedy potem spotkał się w końcu Achab z Eliaszem, tylko wspomnę, pyta się do niego król Achab, że czy jest on powodem, czy oskarża Eliasza, że jest powodem nieszczęścia w Izraelu, czyli suszy tej 3,5 roku bez wody, bez deszczu, to jest susza i głód. Susza, głód i nędza. Lecz Eliasz mówi do niego, to z twojego powodu, przepraszam, to jest w 19 rozdziale bodajże, no gdzieś musisz to znaleźć, ale jest. On mówi, to jest z twojego powodu, króla. On mówi odważnie, to z twojego powodu, z tego pogaństwa i grzechu twojego i twojej żony. Nie ma deszczu i nie będzie deszczu. Dzisiaj by powiedzieli ludzie, kara boska albo sposobność, by król pokutował i Izrael wołał do Boga, ponieważ cały Izrael żył wtedy w odstępstwie i poszedł w pogaństwo. Więc widzisz człowieka, który mówi to w imieniu Bożym, nie ma deszczu na ziemi i deklaruje i sąd przychodzi, faktycznie ku upamiętaniu. W międzyczasie widzisz proroka, mówimy najpierw o proroku na wozie, na szczycie. Widzisz proroka później w tym rozdziale 17 od wersetu 8 do 24, nie będę czytał, opowiem, który jest posłany do wdowy w Sarepcie. Ona przymiera już głodem, no bo nie ma pożywienia, nie ma plonów, nie ma urodzaju, zwierzęta padają. Król Achab gotowy jest ostatnie swoje konie i ostatnie zwierzęta wyrżnąć i zjeść. Już nawet nie będzie miał na czym jeździć. To tu też czytasz o tym w pierwszej królewskiej. Izrael odszedł od Boga, czci Baale, Aszery, pogańskich bogów i doradza się pogańskich proroków. Więc w międzyczasie Bóg posyła proroka Eliasza do tej kobiety w Sarepcie. Ona, jak wiesz, przygotowuje na jego słowo i polecenie posiłek z ostatniej miary mąki i oliwy dla proroka. Najpierw on mówi, daj mi. Między innymi tym jest czczenie Boga również darem swojego mienia, pierwocinami wszystkich swoich plonów czy dziesięcinami. Najpierw dajesz Bogu, a on to pomnoży, dajesz przez wiarę posłuszne jego słowu. Jednak on mówi, najpierw mi przygotuj, a potem sobie. Ona przygotowuje i dokonuje się cud na jego słowo. On mówi, bańki w oliwie, oliwy w bańce nie zabraknie i mąki w tym garcu również, nie? Pomnaża się. Ma wystarczająco on i jej syn. Potem zdarza się drugi cud, ten syn zachorowuje i okazuje się śmiertelnie. On przychodzi i wzbudza zmartwych tego syna. No, namaszczony prorok, Boże namaszczenie, dokonuje cudu, okej? No, kiedy już jest tak źle na tej ziemi, że ludzie przymierają głodem, Izrael przymiera głodem, ale wciąż nie zwraca się do Boga, wciąż służy Baalom, Aszerom, fałszywym prorokom, wciąż podąża za Izabel, tak? Prorok Eliasz jest oskarżony o to, o ten głód i tą zarazę, która panuje na ziemi, w końcu decyduje się, w wielkim skrócie, 18 rozdział pierwszej królewskiej, stanąć przed Achabem, mówi mu wprost, że to twoja wina i mówi prorok, parafrazując, ja mogę to zmienić w imieniu Bożym. Jeśli chcesz wiedzieć, jak będzie, to zróbmy przedstawienie i show, ja parafrazuję to, zgromadź całego Izraela, to ostatnia szansa dla was. Na górze Karmel zgromadź całego Izraela, wszystkich proroków Baala i Aszery, łącznie z ich guru, Izabel, i módlcie się do swoich bogów i wołajcie. Bóg, który odpowie ogniem, jest prawdziwy. I oni zgromadzili się, zaczęli wołać, zaklinać, mówimy rzeczywistość, bić się, składać ofiary z siebie samego i samych siebie, w sensie poświęcać się, katować się, wołać od świtu po zmierzch i nic się nie wydarzyło.
W międzyczasie Eliasz drwi i mówi, no może wyjechał na wakacje, wasz Bóg może nie słyszy. Rozumiecie, ja parafrazuję, może jest głuchy. Jednak on mówi w końcu, kiedy nic się wydarzyło, żaden ogień nie spadł na tą ofiarę, którą przygotowali. On mówi, odsuńcie się teraz, odsuńcie się teraz. Cały Izrael patrzy, wszyscy prorocy Baala, król Achab, Izabel, okej? Okay? On mówi, wlejcie, zalejcie tą ofiarę wodą, żeby nie było żadnego, że ktoś tutaj coś oszukał, okej? Okay? Że to był jakiś trik. Zalali wodą tę ofiarę. Potem mówi znowu, drugi raz zalejcie ją. Znowu wylali mnóstwo wiader wody. Trzeci raz cała opłynęła wodą. Kamienie, jak i rów wykopany wypełnił się wodą dookoła tego ołtarza. I Bóg, i Eliasz wezwał imienia Bożego i Bóg odpowiedział ogniem. Ogień spadł, strawił ofiarę drewna, wysuszył całą wodę. Izrael padł na kolana i Bóg jest prawdziwy, Bóg jest jedyny, Bóg Izrael pokutował przed Bogiem, okej, okay? Eliasz mówi teraz, zławcie tych proroków, 850 proroków Baala, ścigali ich i wszystkich zcięli, wszystkich wyrżnęli nad jakimś potokiem. Inaczej mówiąc, Bóg się okazał prawdziwym Bogiem, ci fałszywymi bogami. Izrael pokutował i wrócił do Boga. Ma na myśli prorok na szczycie. Wszystko to mówiłem, aby dojść do tego. Zajęło mi to trochę czasu. Kiedy patrzysz dalej na historię tego proroka, okazuje się... Jeszcze pamiętasz, była jedna sytuacja dotycząca proroka na szczycie, tak? Proroka, który jest na wozie, który jest, że tak mówimy, w szczycie swojej mocy albo namaszczenia, jeśli tak możemy powiedzieć, przynajmniej tak to wygląda. Oczywiście... Kiedy to się wydarzyło, kiedy Izrael wrócił do Boga i pokutował, kiedy był świadkiem mocy Bożej, tego przedstawienia na górze, jakie prorok Eliasz im zgotował, oczywiście to była Boża moc, ale wciąż na słowo proroka Eliasza się wszystko wydarzyło. W końcu prorok Eliasz mówi, za chwilę spadnie deszcz. Mówi do swojego sługi, pamiętaj, idź, zobacz, bo słyszę deszcz, który nadciąga, który już burze, chmury burzowe się zbierają. Prorok, jego sługa mówi, ja nic nie widzę, malutka chmurka jak dłoń, ale Eliasz już widzi to, co jeszcze ich oczy nie widzą i mówi, zaprzęgaj konie, jedziemy, bo nas schwyci zaraz ulewna burza. I spada deszcz po raz pierwszy od 3 lat i 6 miesięcy. I to był koniec suszy, koniec głodu. Więc prorok na szczycie. Na jego słowo ogień spada z nieba, na jego słowo deszcz spada z nieba, na jego słowo niebo zatrzymuje deszcz, na jego słowo pomnaża się jedzenie, na jego słowo przychodzi życie do martwego i wzbudza go z martwych. I teraz ten sam prorok, zobacz 19 rozdział, od 1 wersetu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprowadziła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się Eliasz i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i poszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Cały zobaczył, że w jednym momencie prorok, który jest na szczycie, przestraszył się słów kobiety, która nawet nie pofatygowała się, by przyjść do niego osobiście. Po prostu gardziła nim. Okej? Wysłała swoich gońców i na słowa tej kobiety on przestraszył się. On przestraszył się mocy obcych bogów po tym, jak widział, jak Bóg Wszechmocny, Bóg Izraela spuszcza ogień z nieba na jego słowo, zbudza z martwych, pomnaża chleb. Potem spuszcza deszcz z nieba, a tu czytamy, przestraszył się słów kobiety, której nie widział, chociaż na pewno słyszał o jej wpływach, jak i obcych bogów, słów, które bogowie, liczba mnoga, czyli fałszywi bogowie, uczynią ci to, co uczyniłeś moim prorokom, ucieka i przestraszył się. No widzisz, diabeł ma gońców. Gońcy jego to strach, to zwątpienia, to myśli. I dokładnie to były gońce, które dotarły do głowy Eliasza w słowa. Zobacz, to były słowa.
Widzisz, Bóg i diabeł czynią to samo, posyłają słowo. Bóg posyła słowa, by ich uleczyć i wyrwać zagładę ich życie. Diabeł posyła słowo, by uczynić chorymi i przynieść zagładę do życia. Ktokolwiek uwierzy w te albo te słowa, ma to, co słowa niosą. Czy słyszysz, co mówię? Ktokolwiek uwierzy w słowa, albo prawdziwe, albo kłamliwe, ma to, co te słowa niosą. Jest to przykład dokładnie tego, w tym kierunku to zmierzało. Oczywiście do tego nie doszło, ale w tym momencie Eliasz już nie był na wozie, on był pod wozem. On poddał się kłamstwu. On poddał się tym myślom. On zaczął uciekać. Zobacz, nie jak Dawid wchodzić, wychodzić do przodu przed Goliata, ale on uciekał przed Goliatem. Przed lękami, strachami i obawami. To czynił diabelski gońce. To są myśli złego, manipulacje złego. I one zbombardowały jego umysł. No przy powieści Salomona 29-25 mówi: lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. To był lęk przed ludźmi. Może w twoim życiu jest lęk przed ludźmi. Jeśli będziesz uciekał przed nim, nie stawisz mu czoła, on zrobi dokładnie to samo, co z Eliaszem. On sprawie, że będziesz uciekał i będziesz chciał się ukryć. Było jeszcze gorzej przez chwilę. Może lęk przed chorobą, lęk przed utratą pracy, lęk przed, że pozostaniesz samotny, lęk przed czymkolwiek. Jeśli poddasz mu się i będziesz uciekał, będziesz to, co Biblia nazywa izolacją, ale każe depresją, a nawet uważaj, przyjdzie, jeśli będziesz bawił się tym lękiem i poddasz się tej opresji, tej depresji, nawet będziesz chciał skończyć ze sobą. To czynią gońce diabła w postaci myśli, kłamliwych myśli. Kłamliwych myśli. Na chwilę prorok zapomina, kim jest i co Bóg dla niego zrobił. Pomyśl o tym. On zapomina. Dawid mówi nam w Psalmie 103: błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich jego dobrodziejstw. On nie mówi tutaj do Boga, nie modli się do Boga, on nie głosi Ewangelii tam, nie rozgłasza Bożych dzieł. On mówi do siebie, do swojej własnej duszy. Duszo moja, nie zapominaj, że on przebacza wszystkie twoje grzechy, leczy wszystkie twoje choroby, że ratuje od zguby życie twoje, że uwieńczy cię łaską, litością, że nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się, jak u orła młodość. Widzisz, strach i depresja, ona zapukała do drzwi, rezygnacja, zniechęcenie, zapukała do drzwi Eliasza, do duszy jego, do zmysłów jego i tak naprawdę była kłamstwem. I to kłamstwo, podstępnie diabelskie kłamstwo chce sprawić, żebyś uwierzył w to, jak się czujesz i że to jest prawdą. Jednak widzisz, Biblia nigdy nie mówi, że to, co czujesz, jest prawdziwe. Nawet mówi, że to, co widzisz, niekoniecznie jest prawdziwe. To, co dotykasz, jest niekoniecznie prawdziwe. Mówi, że prawdą jest słowo, czy je czujesz, czy nie. To, co Bóg powiedział, jest prawdą, czy to czujesz, czy nie. Dlatego chodzimy w wierze, a nie oglądaniu i patrzymy na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Czy widzisz? Więc kłamstwo polegało na tym, które on uwierzył, że to, jak czuje się strach, który duch strachu tak naprawdę, który te uczucia mu poddał, on uwierzył w nie bardziej niż i zapomniał na chwilę, kim jest, zapomniał, co Bóg zrobił dla niego, zapomniał o swoim powołaniu, o namaszczeniu. On czuł coś innego i to, co czuł, wydawało mu się, jest tak prawdziwe, że zaczął działać na podstawie tego. Ja bym chciał go, jak to mówimy, zagonić w kozi róg. I daleko doszło, daleko go zagonił, a w sumie pogonił. No ponieważ widzisz dalej, że kiedy zląkł się i ruszył w drogę, by ocalić swoje życie, oddzielił się od swojego sługi. Werset 4 mówi, zostawił sługę w Berszewie, która należy do Judy i czytamy dalej, sam zaś poszedł na pustynię. Dobry symbol wyjałowienia, suszy. Tam nie ma zieleni ani oazy. Tak? I czytamy, na jeden dzień drogi. Chciał, żeby go nikt nie znalazł, żeby być sam. I odszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca. To jest symbol, wyjałowione życie czy dusza. W tym momencie uczucia, emocje jego były wyjałowione. On nic nie czuł. Nie czuł ani bliskości Boga, ani namaszczenia nie czuł. I pozwól, coś dodam. Nieraz w chrześcijańskim kręgach takie, nie wiem jak to nazwać, nauczaniem, bardziej teoria i spekulacje niż to jest nauczanie, bo tego nie znajdziesz w słowie, krążą, że Bóg jest Bogiem, który ukrywa się przed nami, daje nam tak zwane pustynne doświadczenia. Czyli odbiera nam emocje, uczucia Jego bliskości, Jego miłości, dobroci po to, aby sprawdzić nas, czy dalej, nie wiem, czy wierzymy, aby nas jakoś bardziej wykształcić i uszlachetnić, wydoskonalić nasz charakter, no nie wiem dokładnie po co. No, myślę, to wypływa trochę za
religii, tradycji, ale też chorych umysłów ludzi, chrześcijańskich, mam na myśli ludzi, którzy postrzegają chyba Boga bardziej przez pryzmat swoich ojców, może tacy byli, może byli alkoholikami, może byli zwyrodnialcami, może nie troszczyli się w ogóle, może byli o swoją rodzinę, może po prostu jako dzieci widzieli swoich ojców tylko od święta, a potem oni gdzieś tam byli, nigdy nie przychodzili, nie troszczyli się o swoje rodziny. I przez ten pryzmat patrzą na Boga Ojca, jednak musimy wiedzieć, że Bóg nie jest ani psychopatą, ani socjopatą, nie znęca się nawet nad zwierzętami, ani nad fauną, ani nad florą. On nie jest człowiekiem, aby kłamał. I Synem Człowiek, czym by żałował, to co mówi, to czyni. On nie ma nic wspólnego z ojcami ludzkimi i z jakimkolwiek ludzkim przykładem, więc pustynne doświadczenia, gdzie Bóg jakoby odbiera ci swoją obecność i przeprowadza cię przez trudne chwile po to, żeby czegoś się nauczyć, wymagają leczenia psychiatrycznego, te myślenie. One bardziej mają podłoże w psychopatach, socjopatach. To nie jest coś, co jest Boże. To jest może ludzkie, bardziej diabelsko, ludzkie, zmysłowe, przyziemne, a nawet demoniczne, jak powiedział Jakub, ale na pewno nie Boże. Nawet pomyśl o tym w ten sposób, jak już ten wątek poruszyłem. Jezus powiedział, jeśli wy będąc złymi potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy, nie złe, tym, którzy go proszą. Więc wyobraź sobie sytuację taką, żeby ci pokazać, jak bardzo jest to chora koncepcja Boga. Nieważne, jakimi fragmentami wyrwanymi z kontekstu podparte. Ktoś powie, a czy Bóg nie wystawił Abrahama na próbę? Nie, to słowo próba w twojej Biblii dosłownie znaczy udowodnić coś. On nie wystawia na próbę. On tylko udowodnił diabłu, że znalazł człowieka w sprzymierzu z sobą, który swojego gotowy syna złożyć w ofierze. Czy widzisz, o czym mówię? Udowodnił niebu i ziemi i piekłu, że takiego znalazł. Dlatego, że Abraham był gotowy to zrobić, Bóg musiał, nie mógł, musiał zrobić to samo z swoim synem, ponieważ na tym polega przymierze. Stąd mamy wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, ale to inny temat. Ale wracając do mojego wątku, wyobraź sobie wtedy w ten sposób. Jeśli naprawdę wierzysz w pustynne doświadczenia i że Bóg prowadzi cię przez duchową pustynię, masz małe dziecko, ja akurat mam małą wnuczkę, ale też miałam małe dzieci. To małe dziecko, paromiesięczne, chcesz właśnie to zrobić z nim, jak Bóg swoimi dziećmi rzekomo robi. Czyli bierzesz je i wystawiasz gdzieś na zewnątrz. Ono cię nie widzi. Ono cię nie czuje. Jesteś daleko i on tam płacze. I marznie. A ty chowasz się za szafą i widzisz, jak długo jeszcze będzie marzło. Gdzieś na zewnątrz, na balkon na przykład, tak? Jak długo będzie płakało, ile wytrzyma bez mleka, ile będzie wytrzyma w przemoczonej pieluszce. Odbierasz obecność, żeby ci nie widziała, nie pokazujesz się, nie dotykasz, nie uśmiechasz, jesteś daleko, aby się czegoś nauczyło, aby cię lepiej poznało, aby było bardziej wytrwałe. Czy widzisz, o czym mówię? Więc wiele z chrześcijańskich teorii, zwanych nauczaniem, jest chorych, ma podłoże w tych rzeczach, gdzie psychopaci i socjopaci się odnajdują, ale nie dzieci Boże, więc nie idź w tym kierunku, bo to nie ma nic wspólnego z Bogiem i nim jako ojcem. Jednak wracając do Eliasza, pomyśl, siedzi pod krzekiem jałowca i zobacz, werset 4, jesteśmy w 1 Królewskiej 19:4. Mówi, sam odszedł na pustynię, czytamy, o jeden dzień drogi, odszedł tam, usiadł pod krzekiem jałowca i życzył sobie śmierci. Mówiąc, dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moje ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, werset 5, pierwsza część. Hej, co się z nim działo? No, gdyby dzisiaj człowiek zapukał do szpitala psychiatrycznego na Srebrzysku, w Gdańsku, gdyby ktoś nie wiedział, i powiedział, ja już nie chcę żyć. Musieliby go przyjąć. Nie mogliby go puścić. Ponieważ on ma myśli samobójcze. Szuka możliwości, aby skończyć ze sobą. On miał myśli samobójcze. Jak to możliwe? Człowiek na szczycie nagle jest podwozem. Ma myśli. No, zaczęło się od zwykłych, pomyśl, zwykłych gońców diabła. To nie diabeł przyszedł do niego z ogonem i z wielką mocą. To byli, nawet on nie widział nic. On tylko usłyszał słowa przekazane przez kogoś. Przestraszył się słów. Na tyle tylko diabła stać.
na słowa, których możesz się przestraszyć i w nie uwierzyć, na kłamstwa, którym możesz się poddać. On nigdy nie przyjdzie sam do ciebie osobiście, po prostu się ciebie boi. Boi się nie tyle ciebie, pozwól, że cofnę, boi się większego, który jest w tobie, niż tego, który jest na świecie. On da ci odczuć, on da ci poczuć, on da ci podda myśl, ale nie przyjdzie do ciebie osobiście. On boi się ciebie, siedzi w sobie w tej swojej norze, w piekle i wysyła swoich gońców, swoich myśli. Nawet demony za blisko się do ciebie nie zbliżają, bo się ciebie boją. Ponieważ Jezus palcem Bożym wypędzał demona, bo Duchem Bożym ten sam Duch jest w tobie, więc one nie zbliżają się do ciebie. One tylko posyłają gońców. Myśli, sugestie, tak? Poddają tobie wrażenia, uczucia. Chcą, abyś uwierzył w nie jak w prawdę. Jednak kiedy wiesz, czym jest prawda, trwasz w niej, poznajesz, ona cię wyzwoli i demaskujesz. Czytamy, aby szatan was nie podszedł, nie przechytrzył jego zamysły. Nie silne demony i diabły, ale zamysły są wam dobrze znane. Widzisz, on podchodzi ciebie i oszukuje, czyni chorym, słabym i beznadziejnym przez zamysły. Tylko tyle ma. Nie przez wielkie demony, przez zwykłe zamysły. Demony można bardzo szybko wyrzucić, myśli nie wyrzucisz. Trzeba je zastąpić prawdą, trzeba przemienić tą głowę, trzeba żyć w wierze, a nie oglądaniu, nie wierzyć w to, jak się czujesz, przestawać wierzyć w to, jak się czujesz, powtarzać sobie, że nie jest tak, jak się czujesz, to miejsce, dziękować Bogu za Jego Słowo i ono czyni wolnym. Amen. A Duch Boży w Tobie, czytamy, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, a Biblia mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. On weźmie to Słowo i tak Bóg powiedział, niech stanie się. Kiedy Ty mówisz, Panie, niech mi się stanie, Duch Boży je bierze i staje się. Miejsce ciemności, światłość. Halleluja. Mówię o Twojej mojej duszy. Jednak zauważ, on mógłby dzisiaj być pacjentem każdego szpitalu psychiatrycznego, ale w ogóle nie potrzebował tego oddziału. Bo go nie opuścił. Namaszczenie nad nim było. On tylko nie czuł go. On tylko uwierzył chwilowo w kłamstwo. Zapomniał, kim jest i co Bóg dla niego uczynił. Faktycznie zauważ, kiedy dalej czytasz, przeskoczymy kawałeczek, on żali się przed Bogiem. Może najpierw werset 10, ponieważ dojdziemy również do rozwiązania, w jaki sposób on wyszedł z tego dołka. 10, on mówi przed Panem, starałem się w obliczu, odpowiedział Panu, gorliwie stawałem w obliczu Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków mieczem wybili. Pozostałem tylko ja sam. Znaczy tak nastają na moje życie. Potem ponownie w wersecie 14 mówi, pozostałem tylko ja sam, znaczy tak nastają na moje życie, aby je odebrać. Prawda była inna. Jaka była prawda? O której nie wiedział w tym momencie Eliasz. Zawsze jest prawda na kłamstwo. Nawet jeśli nie znasz tej prawdy, na każde kłamstwo jest prawda. Nie byłoby kłamstwa, gdyby najpierw nie było prawdy. Podobnie jak nie byłoby nienawiści, gdyby najpierw nie było miłości. Nie byłoby choroby, gdyby najpierw nie było życia i zdrowia. Taki Bóg stworzył ten świat i człowieka na swój obraz, zanim diabeł to przekręcił i zepsuł. Jednak spójrz, jaka była prawda, werset 18. Zachowałem w Izraelu, Bóg mówi potem do niego jako resztę, 7000 tych wszystkich, których kolana nie zgięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Takich jak on było 7000. Nie 7000 proroków, ale takich wiernych Panu jak on. On jednak, widzisz, kiedy człowiek wierzy w kłamstwo i poddaje się, idzie drogą zniechęcenia do depresji, myśli, że on jest jedynym, którym mu to się dzieje. Jest jedynym, nie ma nic gorszego, co mi się wydarzyło. Faktycznie jego poczucie wartości i godności było zdeptane. On mówi wręcz, to moja wina. On mówi, ja jestem jedynym, ale co ja mogę zmienić? Tym jest wiara w kłamstwo, wiara w gońców diabła. Zaczynasz wierzyć w coś, co jest nieprawdziwe i nie widzisz rzeczywistości, że ona całkowicie przekręcona. Takich jak on było 7000 jeszcze w Izraelu. Ta resztka wiernych Panu, okay, którzy nie zgięli kolana przed Baalem i których usta go nie całowały. Jednak on, kiedy był pod wozem, myślał, że jest jedyny. Jedyny, który przechodzi przez te katusze i cierpienie. Jedyny sprawiedliwy. Jednak w tym momencie jedyny, który chciał sobie życie odebrać i mówi, to już koniec, nie widzę wyjścia. Sam byś zobaczył, że przez to przechodził. Jednak zmierzam do tego. Przełomowy moment w jego życiu jest opisany w kolejnych słowach. 19 rozdział, werset 5, 6 i 7. Mówi, potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. No chciał przespać
problem. Tak? Wielu próbuje, nie da się przespać depresji, strachu. Ona wróci od rana. Trzeba inaczej się jej pozbyć. Zauważ. On położył się i zasnął, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posił się, a gdy spojrzał, werset 6, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął się go i powiedział: wstań, posił się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Więc wstał, posilił się i szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Chorob. No, coś się wydarzyło. Ja wiem, że jest wiele rzeczy, które Bóg chce wskazać jako na naprawdę uniwersalne dla ciała Chrystusa. Wtedy, kiedy człowiek jest podwozem, uwierzył w kłamstwa diabła, uwierzył w gońców diabła, poddał się strachowi, lękowi, doszedł do miejsca depresji i pozwolił, aby myśli samobójcze zaczęły uderzać w jego głowę. Jak już myśli samobójcze przychodzą do ciebie, to chcę, abyś wiedział, że ty dobrowolnie się tam udałeś. Diabeł cię tam nie poprowadził. To był proces. Diabeł nie jest w stanie nikomu odebrać życia, nie mniej niż dać życia. On musi człowieka poprowadzić tam i doprowadzić do miejsca, w którym on będzie współpracował z diabłem świadomie albo nieświadomie. Aby on mógł nas tak skrzywdzić i przez wcześnie posłać do nieba. Ja nie mówię o śmierci męczeńskiej, bo taka również jest i Bóg przyjmuje jako wiarę naszą i oddanie. Ja mówię o śmierci z powodu wypadku samochodowego, morderstwa, samobójstwa czy tego typu rzeczy. Diabeł musi współpracować z człowiekiem, aby to uczynić. Mówię, wierzących tak nie może z tej ziemi usunąć. Gdyby tak było, wszystkich pastorów by tak usunął, a potem całe ciało Chrystusa. Jednak nie może, bo oni są światłością świata i słowem ziemi. Jeśli mu się coś uda, to dlatego, że w mniejszym czy większym stopniu znalazł współpracę ze strony człowieka. W tym przypadku świętego, syna i córki Bożej. I dlatego tylko posłał go przedwcześnie do nieba, bo był za dużym zagrożeniem dla niego. Oczywiście śmierć to zwycięstwo, ale w doczesności tutaj długie życie i czynienie Bożej woli to zwycięstwo. W niebie każda śmierć jest zwycięstwem. Cenna jest śmierć Pana Jego wybrane, ale na ziemi długie życie i wypełnienie, jak Paweł powiedział, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, to zwycięstwo, by uczynić Bożą wolę i wykonać ją jak najdłużej i w pełni, to jest zwycięstwo. Amen. Wierzę, to Boże Słowo uczy. Jednak chcę, aby zwrócić uwagę, kiedy człowiek jest podwozem, wtedy potrzebuje dwóch rzeczy. Zauważ, on się budzi i koło głowy jego leży placek upieczony, czyli gotowy, wymierzony i dzban wody. Nie woda rozlana, nie mnóstwo mąki, z której dopiero trzeba zrobić placek, ale coś gotowego. Głowa człowieka wtedy potrzebuje gotowe Boże Słowo, gotową wodę. Jezus powiedział w Jana 15:3: jesteście czyści dla słowa, które wam zwiastowałem. Paweł powiedział w Efezjan 5:26, mówi, jesteście obmyci kąpielą wodną przez Słowo. Widzisz, Słowo Boże, chleb, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z jego ust, z ust Bożych, jest jak woda i dla organizmu oczyszcza z toksyn. Jest jak, widzisz, kiedy twoja dusza jest jak wąż gumowy w ogrodzie na wiosnę. Mnóstwo brudu w nim jest. Podłączasz go, odkręcasz kurek, świeża woda płynie czysta. Najpierw wypukuje brud z całej jesieni i zimy. Jednak po chwili w tym wężu już przepływa czysta woda. Dokładnie to uczyni Bóg z twoją moją duszą, kiedy najpierw przyjąłeś gońców diabła, uwierzyłeś w kłamstwa, poddałeś się zniechęceniu, depresji, myślom samobójczym i pozwoliłeś, aby te śmiecie wpływały w twoją głowę. Musisz odkręcić kurek z czystą wodą. Ona wypłuka toksyny. On nakarmił, spójrz, głowę swoją. My wiemy, że żołądek, ale to było przy jego głowie. Głowa nasza potrzebuje wtedy placka, ma na myśli chleba, ma na myśli słowa odmierzonego na tą sytuację, Bożego Słowa, Jego obietnic, jak i wody, słowa, która oczyszcza z toksyn. I zobacz, on posilił się raz, zasnął i posilił się drugi raz. Niekiedy trzeba więcej niż raz. Jak się posilasz? Otwierasz usta i jesz. Jak się posilasz tym chlebem, otwierasz usta i jesz. Niechaj słowa tego zakonu nie oddalają się od twoich ust, ale będziesz rozmyślał, będziesz jadł je we dni i w nocy. No, mówiąc je, wtedy poszczęści się tobie i wtedy będzie ci się pogodziło. Blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i wtedy dopiero trafia od twojego serca i twojego serca to słowo wiary, które zwiastujemy. On mówi,
Kiedy będziesz tych rzeczy nauczał, Paweł mówi, będziesz dobrym pracownikiem, wykarmionym, dosłownie karmiącym samego siebie, no swoimi ustami. Mówiąc do siebie, zwracając uwagę, nakłaniając ucha, czyli słuchając, czyli mówiąc, tak, nie spuszczając oczu, czytając, wtedy ono wpada do twojego serca, zachowując sercu i staje się życiem i lekarstwem nawet dla twojego ciała. Więc on wziął to słowo, najadł się nim, byśmy powiedzieli symbolicznie, zasnął, znowu się najadł i w mocnego posiłku, tu fizycznie, ja mówię duchowo, bo słowo jest również posiłkiem, jak wiemy, mięsem, chlebem i Paweł powiedział mlekiem, więc szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy. Powiesz, ale anioł do niego przyszedł. No, nie mam czasu, ale gdy spojrzysz na Galacjan 1, werset 8 i 9, to zobaczysz, że Paweł powiedział, gdyby nawet anioł z nieba przyszedł i zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej zapisanej, którą ja wam zwiastowałem, ona jest zapisana, niech będzie przeklęty. Kiedy spojrzysz na Piotra, spójrz sam, 2 Piotra 1, od 16 do 26, aż opisuje tam Piotr swoje doświadczenie na górze przemienienia, kiedy jest z Chrystusem i słyszy słowa i widzi Bożą chwałę. To jest mój syn umiłowany, bodajże jego słuchajcie i doświadcza tej chwały i widzi Jezusa i Mojżesza, chyba i Eliasza i tak jest mu dobrze, że chce tam aż zanocować i namioty wybudować, zostać tam na wieki w Bożej obecności. Później jako stary apostoł pisze, mamy zaś, on mówi, przede wszystkim wiedzcie o tym, on widziałem ten głos, słyszałem, byliśmy na tej górze, nie zapomnimy tego, wspaniałe wydarzenie, ale on mówi, ale przed wszystkim innym, co doświadczyłem, widziałem, fizycznie oczami dotykałem, wiecie to, że żadne słowo proroctwa, pisma nie może być naruszone. On mówi, przede wszystkim wiecie to, że każde pismo, może zobaczmy, żebym nie przekręcał tego słowa, bo ono jest bardzo wymowne. On stawia pismo zapisane w Biblii ponad doświadczenie, ponad wizję, ponad aniołów. Ich to, co mówią, to, co człowiek doświadcza swoimi zmysłami. Mówi, przede wszystkim, ponad tym wszystkim, przed tym wszystkim innym, co przed chwilą wam mówiłem, co widziałem, czego doświadczyłem na górze przemienienia, wiecie to, że wszelkie proroctwo pisma masz je w ręku, nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Więc nawet jeśli doświadczysz anioła wizji, czy nie wiem jak wielkiego doświadczenia duchowego, i tak to słowo jest pewniejsze. Ponieważ w tych dniach, powiem ci, jeśli jesteś nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym, Jezus powiedział, że w tych dniach diabeł będzie przychodził do ludzi jako anioł światłości. I będą mu wierzyli temu, co mówi. Chyba, że mają słowo. Bo jeśli będzie mówił ten anioł światłości, z góry Biblia mówi, będzie przychodził do nich, nie z dołu. Zstępował. Jednak to będzie Lucyfer, diabeł, demon. Anioł światłości z góry. Jednak to, co mówią, jeśli prześwietlisz przez to słowo, a jeśli to, co mówię, będzie sprzeczne z tym, byś mógł mówić, bądź przeklęty. Widzisz, w tych dniach, kiedy Bóg będzie wylewał swojego ducha, diabeł będzie czynił znaki, cuda i dziwy na ziemi. I jeśli nie będziesz wiedział, co mówi zapisane Boże Słowo, jako wierzący, napełniony Duchem Świętym, uwierzysz w wizję, cuda i dziwy, ponieważ będziesz widział i to doświadczał, bądź uwierzysz komuś, że to widział, ale to słowo Paweł, Jan, Piotr stawiają wyżej ponad to wszystko i dają ci prawo powiedzieć temu aniołowi, tej wizji, tej chwale, jak zwanej, jeśli nie zgadza się z zapisanym słowem i niesie inne poselstwo, wywyższa kogoś innego, mówi, bądź przeklęty i wracaj, skąd przyszedłeś, nawet jeśli widzieli, że stępowałeś z nieba. Biblia o tym mówi, w tych dniach diabeł będzie czynił te rzeczy i również Bóg będzie czynił te rzeczy. Jednak jedynie słowo jest tym mieczem, który rozdzieli ducha od duszy, staw od szpiku, myśli od zamiarów serca, prawdę od fałszu. Nie słowo objawione komuś, bądź prorokowane, ale tylko zapisane. Tylko zapisane. Tak mówi Boże Słowo. Więc nie potrzebujesz anioła, masz Bochen. I pomyśl, nawet gdybyś nie, dzięki Bogu, jeśli odwiedził cię anioł z nieba, czy Bóg dał cię wizję i sen, ale nawet gdybyś ich nie miał, Biblia nie mówi, sprawiedliwy z wizji będzie żył. Sprawiedliwy będzie żył przez wizytacje anielskie. Sprawiedliwy będzie żył z prorokowania. Biblia o tym nie mówi. Ona mówi, sprawiedliwy z wiary, a wiara przychodzi ze słuchania Bożego Słowa. Z wiary żyć będzie. Więc nawet gdybyś nie miał tych nadprzyrodzonych rzeczy, które by cię nie spotkały, masz odmierzone słowo, 30 tysięcy obietnic, i masz garn, jak ktoś tam, dzban z wodą
oczyszczającą z wodą, przede wszystkim czyszczącą toksyny z Twojej i mojej duszy. Z kłamstw diabła. Alleluja. Z kłamstw diabła. Z nieprawdy. Z nieprawdy. Druga rzecz, którą Bóg mu dał, zobacz, moc Boża wstąpiła w niego i on szedł w moc tego posiłku. Druga rzecz, która mu pomogła, by wyjść z tego doła, by wyjść i być już znowu na wozie, a nie pod wozem, to spójrz, co Bóg nim z nim uczynił. Tak? Rzekł do niego: Pan, wyjdź i stań przed Panem. Wziął go na górę najpierw, powiedział: wyjdź i stań przed Panem. Oto Pan przechodził, a wicher potężny. A wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Pana, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew, w hebrajskim mówi cichy, łagodny głos. A gdy to usłyszał, zakrył płaszcz swoją Eliasz. Gdy go usłyszał, zakrył płaszczem twarz swoją, wyszedł i stanął wejść do pieczary, a wtedy doszedł go głos Pana. Co ty robisz, Eliaszu? Chwilę rozmawiają i Pan przekazuje mu instrukcję: idź tam, namaść tego króla, idź tam, namaść Elizeusza na swoje miejsce, dokończ swoją misję, dokończ swoją służbę. Słyszy wyraźnie jego głos. Inaczej mówiąc, drugą rzecz, którą Bóg uczynił, to był czas jego modlitwy. Góra to jest symbol modlitwy i uwielbienia. Kiedy on zaczął przychodzić do Boga i modlić się, ponad spektakularne rzeczy. Gońce wciąż diabła krzyczały do głowy. Lęki i strachy, zabiję ciebie, umrzesz, młodo, jak uczynię z tobą, jak z prorokami Baala, dopadną ci fałszywi bogowie, depresje, lęki, myśli samobójcze. Po pierwsze, dawka słowa oczyściła jego duszę. Tak dokładnie Bóg czyni w naszym życiu. Po drugie, Boża obecność, kiedy człowiek spotyka się w modlitwie i uwielbieniu z Bogiem, oddziela te głosy. Jest wiele głosów na świecie. Oddziela te głosy, znieczula i odparnia duszę na lęki, strachy i gońców diabła. I nagle człowiek zaczyna słyszeć wyraźnie, nie w tym, co spektakularne, bo rzeczy mogą dziać się wokół i możesz czuć się podle, ale gdzieś nagle ten głos cichy, łagodny powiesz, czy głos dociera z twojego, nie z nieba, z twojego własnego serca. Widzisz, góra modlitwy cię jest w tobie, nie w Izraelu, czy gdzieś tam na jakiejś górze. Wewnątrz ciebie jest świątynia Boża, dociera do ciebie i nagle to, co Bóg miał przygotowane, okazuje się, że nie zmieniło się. Prorok dalej był prorokiem. Namaszczenie w nim dalej było namaszczeniem. Plan Boży się nie zmienił. Nawet kiedy miał chwilami myśli samobójcze, on dalej wszedł i wstał, wszedł w mocy w posiłku. Najpierw potem słyszał Boży głos, stał się klarowny i wyraźny, co ma czynić. I poszedł dokładnie to, by uczynić, co Bóg chciał i znany. Ostatecznie został zabrany do nieba. Symbol Kościoła i pochwycenia w ciele Eliasz. Na oczach Elizeusza, który zdążył chwycić podwójną dawkę jego namaszczenia, bo tego bardzo pragnął, zanim to się wydarzyło wiele, bodajże kilkanaście lat jeszcze mu służył u jego boku. Jeszcze raz do końca tą historię. Widzisz, że prorok, który był na wozie, wpadł pod wóz po to, aby z Bożą pomocą, nie poddając się, mógł z powrotem wylądować na wozie. Halleluja. Więc Bóg nie ma względu na osobę. Długo mówiłem, więc czas, by pomodlić się. Chciałabym, aby Duch Boży usłużył Tobie, bo może jesteś pod wozem, może jesteś w opresji, może jesteś zniechęceniem, może jesteś w depresji, a może nawet masz myśli samobójcze. Jeśli prorok Boży, jeden z największych proroków Starego Testamentu, Eliasz, mógł być w takiej sytuacji, mógł diabeł go był w stanie zagonić do miejsca, gdzie już chciał skończyć z sobą przez chwilę. To znaczy, że potencjalne każde dziecko Boże może być zagonione do tego miejsca. Zauważ, stało się od tego, że się przestraszył. Bóg nie dał ci ducha strachu, ducha mocy, miłości, ale i zdrowego umysłu dał ci w to miejsce. Jeśli przestraszyłeś się choroby i doszłeś do miejsca, chcesz już odejść. Przestraszyłeś się biedy i doszłeś do miejsca, uwierzyłeś gońcom diabła, uwierzyłeś w swoje uczucia, to jak czujesz się podle i chcesz już odejść. Przestraszyłeś się lęków jakichkolwiek innych, natury innej, finansowej, materialnej, matrymonialnej, zdrowotnej, psychicznej, duchowej. Uwierzyłeś w kłamstwo diabła i diabeł zagonił cię w ten róg, że jesteś jak podjałowcem. Chciałbyś zasnąć i się już nie obudzić. Dwie rzeczy potrzebujesz. Ja się pomodlę. Potrzebujesz z pewnością placka gotowego, słowa i wody. Napić. Twoja głowa je potrzebuje.
Bóg nie wieje, nie wleje jej tam, musisz wziąć to słowo i wlać w swoją głowę. Bez względu na to, jak się czujesz, bez względu na to, jakie myśli kłębią się w twojej głowie, musisz podnieść swój głos i dziękować Bogu i mówić, co Bóg mówi o tobie. Przeciwstawiać się diabłu, poddawać się Bogu, przeciwstawiać się diabłu, on ucieknie od ciebie. Jezus miał myśli samobójcze, kiedy był kuszony na pustyni. Czymże jest myśl? Skocz w dół! Jak nie myśl ze świątyni, jak nie myśl samobójcza. I co on zrobił? Napisane jest, powiedziane jest, on wziął słowo, okej? Okay? Jednak druga rzecz, przyjdź do Boga, zacznij go wielbić i wywyższać i dziękować, bądź bardziej wbrew uczuciom i temu, co czujesz, zacznij wielbić go, dziękować, modlić się innymi językami. On musiał wejść na tę górę, coś go kosztowało, widzisz? Bóg cię spotka tam. On nagradza tych, którzy go szukają i jego cichy, łagodny głos dotrze do ciebie. Oddali te inne, wyodrębni ten właściwy i okaże się, że powołanie i to, co zaplanował, i to, co ma dla ciebie, i to, co zlecił, i to, co ci powiedział, nie wygasło, że jego dary i powołania są nieodwołalne, że możesz dokończyć biegu i wyjść z tego, i wyzdrowieć, i odbudować, i doświadczyć odbudowy, wyjść z podwozu i wyjść z powrotem na wozie, bez względu na to, co dzieje się teraz, w tym momencie, w tej godzinie w twoim życiu. Ja jednak czuję, że muszę modlić się w imieniu i zgodnie z jego prowadzeniem złamać moc diabła i tego uścisku na tobie, abyś miał komfort i pokój, który mógł strzec twoich myśli i serca, jak w skafandrze kosmonauty miał komfort, by móc oddychać i móc przez ten czas, jakiś czas, komfort, by skupić się na słowie i przyjść do Boga. Bóg ci go da. W imieniu Jezusa. Panie, ja dziękuję Tobie. Co objawiasz, to uzdrawiasz. Co pokazujesz, to konfrontujesz. Diabła związuje Twoją moc nad duszą Twojego Bożego Syna i córki. Nie masz prawa do ich umysłu. Umysł Chrystusowy jest im dany i Bóg nie dał mu jej ducha strachu. Duchu strachu, z powątpiewania, duchu depresji, opresji. Duchu samobójczych myśli, ja związuję ciebie i rozkazuję tobie, puść to Boże dziecko, tego syna. Nie masz prawa do nich. I Panie, ja modlę się, aby z twojej łaski, twój pokój Chrystusowy rządził, otoczył kokonem głowę, panował, rządził, ochraniał, dał komfort, którym twój syn i córka może napić się żywej wody i najeść się chlebem. Umysł Chrystusowy, aby wypełnił jej duszę i ojca mogła przyjść do ciebie, odnowić się w swojej duszy, wznieść się wyżej, usłyszeć wyraźnie twój głos, twoje zachęcenie, twoją wolność daną i spojrzeć twoimi oczami, spojrzeć w góry. Panie, bo ci, którzy oczekują ciebie, wznoszą się w górę jak orły na skrzydłach, biegną, nie ustają, nie mdleją, idą wyżej, wyżej w stronę słońca, patrzą z twojej perspektywy. Ja dziękuję za odnowienie tej siły, oddalenie opresji, za wolność fizyczną od bólu, wolność mentalnego bólu. Panie, za twoją służbę, wolność i z moc twojego słowa, cudownego posiłku dla nich, kiedy karmią się nim, moc twojej obecności. Panie, która znieczula i odparnia na lęki, strachy, myśli samobójcze, odnawia duszę, przemienia, odnawia ją, odbudowuje, leczy ją. Panie, my dziękujemy tobie za tą pracę w twoich dzieciach, w twoich synach i w twoich córkach. A jeśli nie znasz Jezusa osobiście i nie wiesz, co by się z tobą stało, jakbyś umarł, to jesteś w rękach diabła. Jesteś w rękach diabła, byś miał piekło na ziemi i piekło po ziemi, po życiu. Kiedy stąd odejdziesz, wyrwij się z jego szponów, zdaj się wyrwać z mocy ciemności, przenieś do Królestwa Bożego Syna. Powiesz jak? Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, ja mam dość piekła. Nie chcę mieć piekła. Co to za życie? Piekło na ziemi, piekło po ziemi. Piekło w tym życiu i piekło po życiu. Ja nie chcę. Ja zrywam z diabłem, z ojcem ciemności. Ja zrywam z ciemnością, wyrzekam się grzechu i diabła i przychodzę do światłości. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będzie. Zrób to teraz. Poprowadzę cię w modlitwie. Powiedz, Boże, jestem grzeszny. Jednak wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Niech jego krew oczyści mnie z każdego grzechu. I Panie, ja przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Otwieram serce dla Ciebie. Wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś i przyjmuję nowe życie. Przebaczenie, uzdrowienie i uwolnienie mojej duszy od cieniężcy, od diabła,
od ojca ciemności, którego się wyrzekłem i przyjąłem ojca światłości. Dziękuję Ci za moc cudownych, powtórnych narodzin, że jestem Twoim dzieckiem i przyjmuję teraz dar Ducha Świętego. Wypełnię Duchem Świętym, ochrzcij mnie nim i daj mi ten wspaniały język, abym mógł nim wielbić Ciebie i budować się duchowo, tak Twój Duch Święty mi poddaje. Mogę zacząć to czynić. Otwórz swoje usta i zacznij wielbić Go. Limasto prandzianze meniando koropraskien dżindosko Pana. Co przyjmij? Przyjmij nowe narodzenie. Przyjmij cud zbawienia, jak i ochrzczenie Duchem Świętym i Jego mocą, bo jej potrzebuje w codziennym życiu. A potem daj się ochrzcić jak najszybciej w chrzcie wodnym. Zanurzenia w imieniu Ojca, Syna, Ducha Świętego w Kościele, do którego zachęcam Cię, abyś trafił. Szukaj Kościoła nowonarodzonych chrześcijan w swojej okolicy. Bóg wskaże Ci jaki i tam Cię poprowadzi. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Hej, jeśli pragniesz, kończąc, zawsze zbieramy ofiarę na koniec. To nie najważniejsze, ale Ewangelia jest darmo. Trzeba wiele pieniędzy, by ogłosić. I chcesz wesprzeć ten Kościół, tą pracę, to słowo Cię buduje i Twoje życie służy Tobie. Możesz to uczynić bardzo prosto dzisiaj i bezpiecznie przez e-ofiarę, e-darowiznę na stronie głównej kcsw.org. Klikniesz, możesz pisać sumę, jaką chcesz. Żadna mała nie jest za mała, żadna duża nie jest za duża. To się obficie, obficie rządź będzie, tak sobie po synowym sercu. A Bóg udzieli Ci obficie wszelkiej łaski, to znaczy, abyś miał zawsze wszystkiego pod dostatkiem. I mógł hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Więc dziękujemy za każdą ofiarę, każde wsparcie. Niech Cię Bóg za nie błogosławi. Przypominam, przede wszystkim Kościół Słowo Wiary, ci, którzy czują się częścią tej lokalnej społeczności. W piątek 17:30 młodzież. Macie swoje spotkanie, spotkanie młodzieżowe. Zapraszam serdecznie. Sobota 18:00. Mamy sobotę z wieczór filmowy. Wieczór filmowy. Informacje o filmie i o tym spotkaniu są na stronie w aktualnościach Kościoła. Niedziela, mamy niedzielę, 14 lutego oczywiście, dla zakochanych i kochających. Więc dla wszystkich. O 10:00 wszystkie miejsca zajęte. Przede wszystkim zapisujemy rodziny z dziećmi i naszymi nastolatkami. O 12:00 wciąż wolne miejsca, ale nie czekaj do ostatniej minuty, bo może będzie zajęte i będziemy musieli Ci odmówić. Wciąż są limity dla zgromadzeń. Ja z moją małżonką, pastor Asią, podzielimy się jakimś słowem do zakochanych, do kochających, do małżeństw, do singli, do kawalerów. Uważam, że będzie to uniwersalne słowo, budujące. Troszkę będzie inne spotkanie, bo też i okazja inna, więc zachęcam do tego. Dobrze, czas skończyć. Niech Bóg Cię błogosławi. Dobrego tygodnia. Z Bogiem.